Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka M-Food S.A., największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Plantware S.A., wiodący producent wyrobów drewnianych w Polsce. Drewniane zegarki, okulary, biżuteria. Dosyć łatwe dla mnie pytanie, bo rzeczywiście mamy piękną historię, ale ta moja drużyna nie żyje tą historią i dalej głównie myślimy o przyszłości. A jeżeli chodzi o informatykę, żyjemy w bardzo interesujących czasach, bo to, co się dzieje, czyli ta trwająca rewolucja technologiczna sprawia, że ani przez chwilę nie możemy się zatrzymać. Z jednej strony będziemy dalej budowali i pilnowali wartości tych naszych fundamentów, czyli fundamentów związanych z mocną pozycją jako producent oprogramowania w tak strategicznych sektorach, jak sektor finansowy, jak sektor służby zdrowia, jak sektor rozwiązań dla przedsiębiorstw. Jesteśmy bardzo mocno tutaj zdywersyfikowani i to jest świętość, dalej godna, świetna obsługa naszych klientów z tym przekonaniem, że oni muszą wierzyć, tak musimy działać, żeby oni wierzyli, że my zawsze sprostamy wymaganiom ich rynku. Ale dla nas bardzo istotne jest to, co się dzieje dzisiaj na świecie, to, co niektórzy nazywają innowacyjnością. Jeden temat dotyczy naszych ambicji cloudowych i tutaj początek projektu tego europejskiego w Polsce, czyli Asseco Cloud zbudowane przez Asseco Poland. Teraz Słowacy, Czesi budują kolejne Asseco Cloud i mam nadzieję, że wkrótce przystąpimy do analogicznego projektu na Bałkanach. To też jest dla nas niezwykle ważny projekt i cieszę się, że on krok po kroku postępuje i się dobrze rozwija. Drugim tematem to jest nasz udział w dziedzinie Artificial Intelligence. Ostatnio robiliśmy przegląd naszych rozwiązań, które już z tą dziedziną są związane. Temat fascynujący, bo nasza dywersyfikacja powoduje, że możemy powiedzieć, że zaczynamy być obecni z pewnymi produktami związanymi z tą dziedziną, właśnie we wszystkich sektorach, które wcześniej wymieniłem. No i trzecia dziedzina, która jest kluczową dla nas, czyli cyberbezpieczeństwo. Traktujemy ją od lat bardzo poważnie. Ci z Państwa, którzy się interesują troszeczkę Asseco, wiedzą, że jesteśmy liderem w Izraelu i ten zespół polski od lat miał się od kogo uczyć, ale dzisiaj się cieszę z postępu tego zespołu polskiego, cieszę się z lidera tej dziedziny Asseco, Krzysztofa Dykiego. Myślę, że da radę być liderem, jednym z liderów firmy, którą zbudujemy. Robimy wszystko, żeby też przyspieszyć ten rozwój. Także jestem otoczony wspaniałymi, mądrymi ludźmi, niespokojnymi. Dużo nam się udało osiągnąć, ale cieszę się, że nie rozmawiamy prawie o tych osiągnięciach, nie rozmawiamy o historii, tylko budujemy w tych nowych dziedzinach przyszłość. Bardzo się cieszę z tych wspólnych dokonań w Rzeszowie. Cieszę się, że Rzeszów ze względu na tę swoją innowacyjność tej naszej drużynie, w tym przypadku zespołowi z Asseco Data System, daje ogromne szanse. Wczoraj byłem zaskoczony nawet wystąpieniem pana prezydenta, bo nie zawsze miałem świadomość istotności dla miasta tych projektów, które ta firma zależna od nas realizuje. Jest też druga sfera, z której jestem bardzo dumny, mianowicie to ta centrala w Rzeszowie. Ja podkreślałem to całe lata temu, że wyprowadzanie dużych firm,
gdy centrale były przenoszone do Warszawy, uwielbiam Warszawę z całym szacunkiem dla niej, ale my w ten sposób te miejsca, mniejsze miasta, tych ludzi tam zostawialiśmy bez dostępu do wiedzy często. I ja jestem bardzo dumny, że cały zespół rzeszowski to dzisiaj ludzie rozumiejący świat, rozumiejący Europę, ludzie bez kompleksów, rozumiejący, że wszędzie, bez względu na nację, większość ludzi to fajni ludzie, którzy chcą godnie żyć, ludzi i że to są ludzie, którzy właśnie tego świata się nie boją. I życzyłbym wielu ośrodkom tym lokalnym, żeby takie firmy podobne do ASECO były w tych mniejszych miejscowościach, bo te firmy są nośnikiem wiedzy. Czy damy radę, nawet przy wspaniałych ambasadorach z Rzeszowa, wyeksportować te niektóre nasze pomysły i produkty? Nie wiem, ale sam fakt, że mamy świetną referencję, jest warunkiem koniecznym, żeby później być w biznesie skutecznym. Więc mam nadzieję, że niektóre z tych projektów, produktów uda się wyeksportować. Celem skupu było zwiększenie naszej płynności. Nie ukrywaliśmy w związku z tym, że przygotujemy projekt, który sprawi, że spróbujemy właśnie sprzedać te akcje. Oczywiście to byłby świadomy dobór z naszej strony inwestorów, jeżeli tych inwestorów znajdziemy. W sytuacji, gdy przez dłuższy okres czasu nam się nie uda, bo tutaj tym warunkiem koniecznym jest cena, my nie sprzedamy poniżej tego, bo uważamy, że firma ze względu na niedocenienie pewnych aktywów jest jeszcze trochę więcej warta. To jest warunek ograniczający. Jeżeli to by się nie udawało, a obiecywanie sobie tego jest bardzo niebezpieczne, bo no, żyjemy w tych ciekawych czasach. 3 miesiące temu patrzyłem bardzo spokojnie na Izrael, a dzisiaj musimy się pogodzić z tym, że 1000 osób, naszych partnerów w Izraelu, musiało się znaleźć w wojsku. Oczywiście trzymamy kciuki za ten kraj, wierzymy, że ta sytuacja w tamtym regionie się uspokoi. Także tutaj nie deklarujemy i przygotowamy, mamy różne opcje. W sytuacji, gdy rynek by nam nie pozwolił zrealizować celu, to jakąś opcją jest tak samo umorzenie tych akcji. Nie płacimy jakiejś szczególnej ceny za to zadłużenie, które dzisiaj jest. Jesteśmy przygotowani, potwierdzamy, że dalej będziemy spółką dywidendową, ale tak jak zawsze mówiłem, nigdy nie moi partnerzy nie oczekiwali ode mnie, żebyśmy wybierając dywidendę, podejmując tę decyzję, żebyśmy robili kosztem rozwoju tej spółki, więc zaczynamy od tych potrzeb w spółce, a później podejmujemy decyzję o dywidendzie. Także, ale cieszę się, że ten projekt był bardzo udany, bo też bardzo się cieszę z tego, że Grupa Cyfrowy Polsat jest zaangażowana tak mocno w sektor energetyczny, bo nasz kraj potrzebuje właśnie też prywatnych inwestorów, a jest niewielu Polaków z kapitałem przygotowanym do tego sektora, który to sektor jest niezwykle kapitałochłonny. Partnerem programu jest spółka M-Food S.A., największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Plantware S.A., wiodący producent wyrobów drewnianych w Polsce. Drewniane zegarki, okulary, biżuteria,